Zbigniew Filara, Podregionu. Dzień dobry Państwu. Ze mną Tomasz Bełzowski, wiceburmistrz Szczucina. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Panie burmistrzu, koronawirus nie odpuszcza, również w powiecie dąbrowskim, w gminie Szczucin. Podobno już kilkanaście osób zachorowało. Na dzień wczorajszy, według informacji, jakie posiadam, jest to 13 osób od początku pandemii, które zachorowało. Przypadków aktywnych na ten czas mamy 8. 8 osób, które przebywają w szpitalu? W izolacji domowej, nie w szpitalu, w izolacji domowej. Co do osób przebywających w szpitalu, nie posiadałam takich danych. Ile osób w tej chwili na kwarantannie? Na kwarantannie około 70 osób. Z tego, co informują w większości media ogólnopolskie, są ograniczenia w urzędach. U Was do tej pory tego nie było, ale jednak się trochę obawiacie. Obawiamy się. Od dnia dzisiejszego wprowadzamy pewne ograniczenia. Będzie to realizowane na zasadzie, że osoba zainteresowana, potrzebująca bezpośredniego kontaktu z pracownikiem, urzędnikiem, będzie wcześniej telefonicznie się umawiała, aby można ją było bezpiecznie przyjąć i zapewnić w miarę warunki bezpieczne do odbycia tego spotkania. Panie burmistrzu, patrząc na tę sytuację z koronawirusem, którą wszystkie samorządy walczą od początku jakby roku, od wiosny tego roku, widać uszczerbek na budżecie finansowy? Widać uszczerbek finansowy. Wpływy do kasy budżetu gminy będą około 500 000 zł niższe. Jest to jak na wielkość na gminy, taka jak nasza, gminy Szczucin. Jest to dość pokaźna kwota, która nie będzie mogła być wydatkowana na te najbardziej potrzebne, pilne sprawy. Czyli z czego trzeba będzie zrezygnować? To znaczy, z całą pewnością nie będą jakieś tam odcinki chodników czy dróg poddane modernizacji. Oszczędności na każdym kroku w energii elektrycznej, w naprawach, remontach bieżących dróg transportu rolnego. Staramy się to minimalizować, ale jednak pewnych rzeczy się nie uda zrealizować. Ale nadal i tak jesteście liderem w programie zwalczania azbestu, bo to dość duży problem zarówno w gminie Szczucin, w powiecie tarnowskim, dąbrowskim, jak i chyba w całym subregionie tutaj tarnowskim. U nas był ten zakład, który dostarczał poszycia dachowe i nie tylko na ten teren. Staramy się o pieniądze od marszałka. Nasz wniosek gminy Szczucin jako lidera dla 14 gmin subregionu tarnowskiego znalazł się na miejscu, został zaopiniowany pozytywnie, ale czekamy na finansowanie i możliwość realizacji usuwania azbestu. Nie mówimy o wymianie poszycia, ale bezpiecznym zdjęciu i utylizacji tego azbestu z dachów domów, czy również budynków gospodarczych. Czyli później mieszkaniec, właściciel takiego budynku będzie musiał sam pokryć sobie dach blachą czy innym. Tak, nie ma możliwości pokryciem w tym programie pokrycia kosztów tego nowego poszycia czy remontu konstrukcji dachu. Jak ważne jest to, żeby dbać o to, żeby ten azbest znikał z naszego środowiska? Należy również przypomnieć, że mamy obowiązki zapisane ustawowo. Do roku 2032 Polska ma być wolna od azbestu. Również dbając, że ten azbest nie będzie pylił, nie będzie w powietrzu, będzie mniej chorób związanych, chorób nowotworowych związanych z tym czynnikiem. Czy przypadki osób, które na przykład chorują na płuca i inne przypadki chorobowe serca związane z azbestem, takie są na terenie gminy Szczucin? Z nowotworem opłucnej, tak, występują te przypadki. Jest ich znacznie więcej niż w innych regionach, gdzie nie było tego zakładu produkującego. Głównie osoby, które tam pracowały? Nie tylko osoby, które tam pracowały, bo to jest już któreś pokolenie następne, a jednak dotyka ten problem również tego młodszego pokolenia. Cały czas gmina Szczucin jest w takim jakby centrum zainteresowania, bo leży na pograniczu trzech
można powiedzieć, województw i największy targ w tym regionie. Tutaj też będziecie wprowadzać jakieś obostrzenia, bo mówiliśmy przed nagraniem, że jednak mnóstwo ludzi zjeżdża właśnie do Szczucina. No, na dzień dzisiejszy, od 10 października mamy reżim sanitarny ustanowiony odgórnie przez państwo. Obowiązek noszenia maseczek również w przestrzeni otwartej. To, co mi wiadomo, w sobotę służby już zwracały uwagę na targu, jeśli ktoś nie nosił maseczki, o założenie przypominali. Jak również my ze swojej strony przypominamy osobom handlującym o konieczności założenia tej maseczki, dezynfekcji rąk, jak również na placu targowym znajdują się banery, aby nosić te maseczki, zachować dystans, bezpieczeństwo ponad wszystko. Mhm. Wtedy też policja, służby sanitarne interweniują na targu? Tak, tak. Mhm. Sanepid również się pojawia na targu, jak również policja systematycznie, ze względu, że to jest duże skupisko ludzi, które się tam pojawia w przestrzeni czasu, załóżmy od godziny 6 do 13 w sobotę, w środę trochę krócej, ale jednak napływowych ludzi jest i dbając policja o bezpieczeństwo, pojawia się na tym targu i pilnuje, żeby jednak i maseczki, i bezpieczeństwo są związane z tym, że również pojawiają się złodzieje kieszonkowi od czasu do czasu na naszym terenie, także pilnują tego, aby osoby, które tam korzystają, nie zostały pozbawione jakichś wartościowych rzeczy, które mają ze sobą. Zważywszy, że jak coś chcą kupić większego, większy towar, większej gabarytu, większej wartości, to tego pieniądza jest przy sobie więcej. Tak. Panie burmistrzu, jeżeli o pieniądzach, to niewątpliwie 15 listopad coraz bliżej, kiedy trzeba złożyć Radzie projekt budżetu. Już przyglądacie się, jak będzie wyglądać ten szkic budżetu na przyszły rok? Szkic jest już przygotowywany, zgadza się. W tym momencie już wiemy, że jedna inwestycja, przetarg będzie otwarty w tym roku, ale już wykonawstwo będzie na przyszły rok. Inwestycja związana z kanalizacją części miejscowości Lubarz. To jest pierwszy etap. Patrzymy, że jest konieczność kanalizacji kolejnych miejscowości. Musimy przygotowywać dokumentację projektową, a projektowa dokumentacja związana z inwestycjami liniowymi, patrząc od zlecenia do czasu uzyskania pozwolenia na budowę, to jest okres około 2 lat, także należy się przygotowywać już na kolejne etapy możliwości wykonania tych inwestycji, jak również mamy finansowanie zapewnione na remont 2 budynków wiejskich. Pewnie przetarg będzie w tym roku, a już wykonawstwo 2021 roku. Zobaczymy, jak fundusze pozwolą, jak będzie rok przyszłoroczny się rozwijał. Wiadomo, że budżet żyje całym rokiem. Z całą pewnością będą potem wykonywane zmiany tego budżetu w trakcie, jeśli się uda pozyskać fundusze jakieś zewnętrzne. W tym momencie mamy w ocenie w drogach samorządowych ulicę Piaski. Będziemy to również wprowadzać do budżetu. Jeśli dostaniemy współfinansowanie, to wykonanie rok przyszłoroczny, jak również rozpoczniemy na początku roku 2021 projektowanie ulicy Byracha w Szczucinie, też starając się potem złożyć wniosek do dróg samorządowych. To widać, że 2021 rok będzie takim rokiem dość obfitym w inwestycje, bo kanalizacja i drogi to jedne z ważniejszych elementów i też kosztownych. Zgadza się, kosztownych, ale również się pojawia inwestycja, która nie będzie obciążać gminy. Jest to, że inwestycja związana z gazyfikacją, to co mi już wiadomo, 2 miejscowości będą w przyszłym roku gazyfikowane, a na pozostałe wykonywana dokumentacja, uzyskiwane pozwolenie na budowę. To jest tyle ważne, że dbając o czyste powietrze, będzie możliwość skorzystania z paliwa gazowego, które jest bardziej korzystne dla powietrza i dla mieszkańców, że będzie czystsze to powietrze. No i zaszłość taka, że pół gminy jest de facto białą plamą, nie ma tego gazu.
Czyli uda się teraz. Jest konieczność, żeby jest tam konieczność wykonania, była linia. A nie będzie to naszym kosztem. To tak rzadko się zdarza, żeby spółki państwowe czy komunalne zrealizowały coś własnym sumptem. No też widzą, że mają te białe plamy pojawiające się na terenie swojego oddziaływania. Też to jest dobra współpraca z punktem w Dąbrowie Tarnowskiej PGNiG, także oby tak dalej się rozwijała ta współpraca, to powinno się udać nam to zgazyfikować. I pewno też ekonomicznie im się to opłaca, skoro chcą realizować inwestycje. Widocznie zainteresowanie mieszkańców też jest duże. Pomogliśmy w tym, informując mieszkańców o tej możliwości, zbieraliśmy wnioski, potem konsultowaliśmy to również z placówką. I jedno jest wiadome, do 100% zabudowy nigdy się nie da dotrzeć, bo jednak rozrzut jest za duży, nie byłoby to opłacalne ekonomicznie, ale duża część mieszkańców powinna mieć dostęp do gazu sieciowego. A jeszcze wracając do koronawirusa, bo od niego zaczęliśmy, jak wygląda sytuacja w szkołach, bo to jest największe zawsze pytanie i największe zgromadzenie osób w różnym wieku, nauczyciele, pracownicy, dzieci. Na ten moment w szkołach podstawowych, jak i w przedszkolach nie ma u nas stwierdzonych przypadków. Nie jest powiedziane, że to nie wystąpi. Trzymamy rękę na pulsie, pilnujemy, monitorujemy wszystko. To, co wiemy w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, ze względu, że mieli wyjazd na praktyki do zagraniczne, musieli przeprowadzić badania, aby móc przekroczyć granicę. Dwa przypadki wystąpiły, odczekali pewien okres. Znowu wykonano i nie mieli już styku, bo nie przychodzili do szkoły, byli na zdalnym. I kolejne dwie osoby mają tam koronawirusa. Także pojawia się, co prawda, w szkole nie będącej w gestii władz gmin, ale szkole, która jest na naszym terenie. A wasze gminy zaopatrzone we wszystkie środki higieniczne, środki zapobiegawcze i przystosowane lekcje do takiej nauki, która pozwala zapobiec zarażeniu? Na ten moment posiadamy środki do dezynfekcji rąk, maseczki rezerwowe dla dzieci na czas przerw. Dyrektorzy pilnują przestrzegania tego reżimu sanitarnego. No ale musimy mieć świadomość, że to są skupiska bardzo duże. Także przemieszczamy się. Na ten moment nie są wykonane badania. Jak wygląda sytuacja? Ciężko też powiedzieć. I też pewnie od postawy samych rodziców i dzieci. Od postawy dokładnie, czy się przemieszczają, jak się przemieszczają, gdzie się przemieszczają. Czy zachowują, wiadomo, ciężko jest ten dystans, ale jak są w grupie swoich rówieśników, jest inaczej niż z większą ilością dzieci, żeby ten dystans występował. Dyrektorzy mówią, że tak jest, że dzieci jednak też są świadome tych konsekwencji, byli wyłączeni na dłuższy okres ze wspólnego spotkania z rówieśnikami, czyli jak mają możliwość w tym wąskim gronie swojej klasy spotkania, też chcą jak najdłużej być w tej grupie działającej, chociaż każdy z nich się również obawia i o swoje zdrowie, jak i również o zdrowie swoich najbliższych rodziców czy dziadków. I oby jak najdłużej byli w tej grupie niezarażeni, niezakażeni koronawirusem. Dokładnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu. Dziękuję.